Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Mass Effect Legendary Edition. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy już Mass Effect 2. Tak jest, lecimy już do drugiej części gry. Oj, będzie się działo, gdyż przez wielu druga część gry jest okrzyknięta jako ta najlepsza. Więc, moi drodzy, możecie być pewni, będzie się działo. Lecimy. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, a myślę, że tak będzie, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału jakimś cudem, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Mass Effect. Moi drodzy, tak więc zaczynamy zabawę z Mass Effect 2. Na sam początek rozpoczynamy nową grę i możemy importować postać z Mass Effect 1. To jest właśnie bardzo fajne, że w każdej części gry możemy sobie... Nie no, kadet to nie, żołnierz chociaż niech będzie. Automatyczny awans nie, to my sobie sami. Napisy włączone, użycie mocy drużyny włączone, autozapis włączony, dobrze. Co tu chodzi? Imię, ranga, tak, specjalist szturmowiec. Wszystko też mamy. Status Wrexa, Wrex przeżył misję. Kajdan, Alenko ginie na Wirmirze. Rada ginie, miejsce w Radzie. Czyli wszystko po prostu kontynuujemy te wydarzenia, na których zakończyliśmy poprzednią część, nie? To myślę będzie adekwatnie, fajnie. Już to chyba jakieś słońce. Shepard zrobił wszystko jak należy. Lepiej niż sądziliśmy. Ale to wciąż za mało. A kim wy jesteście? Nikt nie chce tego przyznać, ale ludzkość jest obiektem ataku. A wysyłają go do walki z getami. Getami! A przecież to nie o nie chodzi. Żniwiarze wciąż gdzieś tam czyhają. I to my musimy ich powstrzymać. Rada nie zaufa Cerberusowi. Nie przyjmie naszej pomocy. Nawet mimo wszystkich naszych zasług. Jakich zasług? Ale Shepard. Cerberus był jak terroryści. To prawdziwy bohater, wręcz ikona. Tyle, że jest sam. Strata Shepard to strata ludzkości. Więc postarajmy się go nie stracić. Ja ten koleś jakieś dziwne oczy miał. Na miesiąc po niszczycielskim ataku getów na Cytadelę ludzkość przejęła kontrolę polityczną nad galaktyką. Teraz dowodzona przez ludzi Rada stanęła w obliczu dowodów, jakoby do galaktyki powrócili żniwiarze. Olbrzymie maszyny, które co 50 tysięcy lat niszczą wszystkie zaawansowane cywilizacje, aby zapobiec plotkom. I już dalej niestety nie mogę doczytać, bo wyłączyli. Ale wy możecie, bo wy możecie sobie to zatrzymać. Normandia, proszę. Włączam napęd nadświetlny. Systemy maskujące aktywne. Wszystkie kontrolki zielone. Jesteśmy ukryci. Marnujemy czas. Od 4 dni przeszukujemy ten sektor i nie znaleźliśmy żadnych śladów getów. W ciągu miesiąca zniknęły tu 3 statki. Coś się stało. Pewnie łowcy niewolników. Pełno ich w układach Terminusa. Skaner dalekiego zasięgu coś wykrył. Niezidentyfikowany statek. Wygląda na krążownik. No proszę. Nie mamy go w bazie. Krążownik zmienia kurs. Jest na kolizyjnej z nami. Niemożliwe. Systemy maskujące są aktywne. Gety nie mogły... To nie gety. Przygotujcie się na uniki! Holy shit. No i jednak uników nie było. Kadłub uszkodzony! Broni nieaktywna!
nasi! Holy shit. Nie ma, zmiłuj. O, Ashley biegnie. Ale widzicie, już graficznie jest lepiej niż pierwsza część, zdecydowanie. Możemy wysłać sygnał SOS. Przymierze dotrze tu na tak? Nie po to walczy, żeby znaleźli tylko nasze zamarznięte zwłoki. Wszyscy do progów ratunkowych. Joker został w kokpicie. Nie porzuci okrętu. Ja też długo wstaję. Natychmiast do promów! Zaciągnę tamtego połamańca osobiście. Komandorze. Poszła won! Wynocha stąd! No i o to chodziło. Mordę. Dobra, to co? No wyciągaj tego Jokera. Aha. Czyli dają nam jednak posterować. Fajnie. Mayday! Mayday! Tu SSV z Normandia! Pierdziele, wszystko płonie. Nieznany wróg poważnie nas uszkodził! O, tędy nie damy rady. Dobra, to naokoło. Ludka, trzymaj się! Trzymaj się! Holy shit! Ale faza. Dziura w kadłubie. W ogóle gdzie my jesteśmy? Ciekawe w ogóle, co to jest za jakieś miejsce. Fotele powyrywane. O ja pierdziel, co dotkniemy, to się od nas oddala. Fajne. To jest akurat spoko. Dobra, on tutaj zrobił sobie jakąś bańkę chyba z tlenem. Dobry. Idziemy. Musimy się wydostać. Nie porzucę Normandii! Wciąż mogę ją uratować! I po Normandii! Uciekajmy, jeśli nie chcemy zginąć! Nie, musimy tylko... O nie... Oho! Kolejny atak! Nie wiem, w ogóle co to jest za działo, nie? To jest już konkret. Cudownie. Uważaj na rękę. Ciekawe, ile kości mu Shepard już złamał. Ratując mu życie. O i dupa. No to jak widzimy na samym początku, chyba Shepard już do szalupy ratunkowej nie trafi. No, jeszcze ma dziury w skafandrze, jest dupa. Po chłopie. Bye bye. No. Czyli w ten oto sposób straciliśmy komandora Sheparda. Mass Effect 2.
Będzie się działo, będzie. Mass Effect. Geneza to interaktywny komiks podsumowujący wydarzenia z Mass Effect 1. Czy chcesz zapoznać się z dotychczasowym przebiegiem fabuły? Jest możliwość? Nawet tego nie widziałem. Interaktywny komiks. O. Ciekawe. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine. Tego powiem szczerze, nigdy wcześniej nie widziałem, więc fajne, fajny smaczek. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. And that's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision, a dream, a nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. Nie, no trzeba przyznać, że to fajna taka pierwsza część gry w pigułce, nie? The Eden Prime massacre was a Turian specter named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite specters could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest-looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent,
and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Ash I wasn't interested in Liara. I had my eyes on someone else. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead. Benezia. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves. Mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in two squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control, said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Ash saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait?
We gave in to each other. And it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago. And every 50,000 years before that. Each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel Tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. No, moi drodzy, trzeba przyznać, że naprawdę ten komiks taki interaktywny, fajny, fajny. Mass Effect 1 w pigułce, to mi się podoba. No, a tutaj zaczynamy Mass Effect 2. Komandor Shepard odzyskany, jednak obrażenia są znacznie poważniejsze niż przypuszczano. Projekt Łazarz będzie postępował zgodnie z planem. Proszę, odbudowują wszystko, układ krwionośny, wszystko co się da, nie? Ale jaja. Jakieś wszczepy w kręgosłup, winne kości i w ogóle... Kurde, mi by się coś takiego przydało. Chociażby w kolana i w kręgosłup. Żeby działało, nie?
No i proszę, i to jest nasz komandor Shepard, którego znamy oczywiście z poprzedniej części, nie? Dobrze, my sobie akceptujemy. I co my teraz właśnie? Projekt Łazarz. Wybierz procedurę ulepszenia klasy. Żołnierz, wyżsi rangą. Zaprzeżone wizjery z procesorami synaptycznymi, które pozwalają im atakować zabójczą celnością. Szpieg, szturmowiec. Szturmowiec Cerberusa są wyposażeni w implanty L5N, pozwalające im na szarżę biotyczną, która pozwala przeciwnika uderzyć o niebywałej mocy, jednocześnie zbliżając szturmowca do celu i umożliwiając przejście do walki w zwarciu. Aha. Ta szarża, pamiętam, że fajna była. Dobra, dobra, my weźmiemy z tą szarżą tego szturmowca. Okej, okay. Kazimierz Shepard w dalszym ciągu, tak jest. Akceptujemy. Po zatwierdzeniu, aha, tak, niczego już nie będziemy zmieniać. Tam, na monitorze, coś nie gra. Reaguje na bodźce zewnętrzne. Wykazuje świadomość otoczenia. Rany boskie, Mirando, on chyba się budzi. Wilson, jeszcze nie teraz. Środek uspokajający. Shepard, nie próbuj się ruszać. Leż, spróbuj zachować spokój. Tętno wciąż przyspiesza. Aktywność mózgu sięga poza skalę. Wskaźniki są na granicy. To nie działa. Kolejna tarka. Prędzej. Tętno zwalnia. Pozostałe statystyki mieszczą się w normie. Mało brakowało. Prawie go straciliśmy. Twoje szacunki się nie zgadzają. Powtórz obliczenia. Proszę, jest ciekawie. Wstawaj, komandorze. Jakie blizny ma na twarzy, nie? Dobra, mamy to. Nie ma pochłaniacza ciepła. To stacja medyczna. Magazynek termiczny znajdziesz w... Cholera! Zbiorniki przy drzwiach zaraz wybuchną. Schowaj się już! Głowa w dół, Shepard. Osłoń się przed wybuchem. Okej. Ktoś włamał się do systemów zabezpieczeń, aby cię zabić. Poszukaj magazynka termicznego do pistoletu. Nie macie tu żadnego? Widzicie, w ogóle w poprzedniej części gry cała broń w ogóle nie miała żadnych magazynków, niczego takiego, nie? Natomiast w tej części tu już mamy magazynki, więc tu, moi drodzy, już się będziemy bawić ciekawiej. What the fuck, co to jest? Zhakowany mech. No dobra, dobra. Zdążymy, chyba. Shepard, nadciągają mechy. O, więcej. Dobra, dawaj mi osłonę. Dobra, fajnie, regeneruje się. Droga wolna, po nich chociaż zostały jakieś magazynki, czy coś? Dałoby się, nie? Tu coś jeszcze leży. Aha, czyli to by wyglądało, jakbym miał już pełno. O ja pierdziele, jaki mech. Dobra, 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 już, spokój. Miranda, weź ty się. Ogarnij się, dziewczyno. Jakie mam to? O, mam granaty. Thank you. Zjedź windą piętro niżej. Gdzie jest winda? Tu gdzieś musi być pewnie. Okej.
Dobra, tu coś jest. O, wy dziady. Pierdziele, dobra, tutaj mamy chyba trochę jakichś informacji do zebrania. Aktualizacja. Koszty projektu są astronomiczne. Przekroczyły już 4 miliony kredytów. Nikt jednak nie dba o przekroczenie budżetu. Nie wiem, skąd szef bierze tyle forsy. Może lepiej tego nie wiedzieć. Chciałbym tylko, żeby i mnie od czasu do czasu coś z tego skapnęło. Dobra, chciwość. Tu mamy sejf ścienny, otwórz. Proszę, kredyty jakieś żeśmy sobie cofnęli i tu mamy coś jeszcze. Dostępy, ale pacjent wraca do formy. Najważniejsze narządy działają, mamy też śladową aktywność mózgową. Celem przyspieszenia procesu odeszliśmy od prostej rekonstrukcji organicznej na rzecz połączenia biosyntetycznego. Wstępne wyniki są obiecujące. Wiecie co? Tak sobie myślę. Nie wiem, czy jest możliwość to jeszcze tak troszeczkę rozjaśnić. Fajnie by było. O, tak będzie trochę chyba lepiej. No dobra, idźmy tutaj. Nie, znowu te duże mechy. Ale go rozwalił. Uwaga! Co tu robisz? Myślałem, że wciąż nad tobą pracują. Jesteś z Mirandą? Przepraszam. Zapomniałem, że to wszystko jest dla ciebie nowe. Jestem Jacob Taylor. Stacjonuję tu... Wykryto wrogów. Cholera! Sytuacja musi wyglądać gorzej niż sądziłem, skoro Miranda cię uruchomiła. Powiem ci co i jak, ale najpierw dostańmy się do promu. Wiem, że to nie najlepszy moment, ale mam dość poruszania się po omacku w niezrozumiałej dla mnie sytuacji. Rozumiem. Będę się streszczał. Twój statek został zaatakowany i zniszczony. Gdy cię tu sprowadzono, byłeś zupełnie martwy. Nasi naukowcy od 2 lat składają cię do kupy. Do tego czasu nie było najlepiej. Witaj ponownie wśród żywych. To mi nie wygląda na placówkę przymierza. Bo nią nie jest. Na razie nie mogę powiedzieć nic więcej. Przymierze oficjalnie uznało cię za poległego w boju. Cała galaktyka ma cię za trupa. Wciąż możesz nim zostać, jeśli nie dotrzemy do promu. Czy z załogi Normandii przeżył ktoś jeszcze? Pomóż mi wykończyć te mechy, a potem do znudzenia będę odpowiadał na twoje pytania. Nie mamy za dużo pochłaniaczy ciepła, ale jestem biotykiem. Daj znać, kiedy mam ich walnąć mocą. I to jest właśnie fajne, że tutaj oni też mogą atakować. Tutaj mamy moce, tak, mamy moce Jacoba. Tu u góry mamy swoje, a tu po prawej będziemy mieli moce jeszcze trzeciego członka załogi, o ile będziemy takiego mieć. I zobaczcie, tu jest celowanie, jest o wiele, wiele prostsze. No, to jest przyciągnięcie i zobaczcie, tu robimy sobie tak, a my zrobimy szarże, nie. W ogóle amunicję zapalającą możemy sobie włączyć, jest fajnie wtedy. Obiecałem, że odpowiem na twoje pytania. Co chcesz wiedzieć? Odbudowywali mnie 2 lata? Jak poważne rany odniosłem? Nie jestem lekarzem, ale wyglądało to kiepsko. Na początku widziałem tylko mięso i rurki. Każdy inny wsadziłby cię po prostu do trumny. Projekt Łazarz jest jednak wyjątkowy. Ma najnowsze technologie. Co to za technologie? Klonowanie? Cybernetyka? Nie znam szczegółów. Musisz o nie zapytać naukowców. Ale raczej na pewno nie jesteś klonem. Chcieli cię takiego, jakim byłeś wcześniej. Nadal jesteś sobą. Co najwyżej masz parę nowych elementów. Co możesz mi powiedzieć o tym projekcie? Badaliście też innych pacjentów? Projekt Łazarz miał tylko jednego pacjenta. Chodziło o przywrócenie cię do życia. Tylko ciebie. I tak nie było łatwo. Najlepsi naukowcy z najlepszą technologią dostępną za pieniądze wiedzieli się nad tym 2 lata. Wiesz coś o tym ataku? Kto go zorganizował i w jakim celu? Nie mam pojęcia.
Właśnie miałem się zdrzemnąć, a tu bum, wybuchy. A chwilę później każdy cholerny mech na całej stacji zaczyna strzelać. Do nas. To wewnętrzna robota. Do zhakowania wszystkich mechów potrzeba dostępu na najwyższym poziomie zabezpieczeń. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest wybuch Normandii. Przeżył ktoś oprócz mnie? Praktycznie wszyscy. Kilkoro żołnierzy nie zdołało się wydostać z niższych pokładów, a wybuch zabił nawigatora Presley'ego. Jednak cała reszta, łącznie z tymi spoza przymierza, Asari, Liarą, Quarianką, uszła z życiem. Wiesz może, czym się teraz zajmują? Niestety, komandorze. Minęły 2 lata. Odeszli z przymierza. Mogą teraz być wszędzie. Byli moją załogą. Wróciliby, gdyby się dowiedzieli, że żyję. Może ich znajdziesz, jak już się wydostaniemy z tej stacji. Jeżeli się z niej wydostaniemy. Czym się tu zajmujesz? Zależy, kogo zapytasz. Teoretycznie jestem pierwszym adiutantem Mirandy. W praktyce zwykłym żołnierzem. Wcześniej 5 lat służyłem w przymierzu. Teraz jestem szefem ochrony na tej stacji. Z reguły ta robota nie jest tak ciekawa. Wcześniej strzelałem tu tylko na ćwiczeniach. Kiedy się obudziłem, jakaś Miranda mówiła do mnie przez radio. Kontakt zerwał się chwilę przed tym, jak na ciebie wpadłem. Miranda Lawson jest najstarszym rangą oficerem na stacji. Dowodziła projektem Łazarz. Jej zadaniem było przywrócenie cię do życia za wszelką cenę. Powinienem się domyślić, że próbowała cię ratować. Nie mogła cię spisać na straty. Mówisz, że kontakt się urwał? Wiesz może, co się stało? Chwilę wcześniej słyszałem strzały i wybuch. Umie o siebie zadbać. I mam nadzieję, że nic się jej nie stało. No dobra, to by było jak na tyle. Jak najszybciej dotrzeć do promów. To zależy, gdzie jest najwięcej mechów. Najlepiej będzie chyba... Halo? Halo? Jest ktoś na tej częstotliwości? Ktoś jeszcze żyje? Halo? Wilson? Mówi Jacob. Jestem tu z Shepardem. Wykończyliśmy mechy w skrzydle D. Shepard żyje? Jakim cudem? Nieważne. Musisz go stamtąd wydostać. Przedostańcie się do tuneli konserwacyjnych i dalej do sali kontroli sieci. Rozumiem, Wilson. Zostań na tej linii. Pamiętam chyba Wilsona. Badał mnie, kiedy się obudziłem. To on, główny technik medyczny. Bezpośredni podwładny Mirandy. Chodź, tunele konserwacyjne są tam. No dobra. Aktualizacja. Mamy jakieś logi. Dobra, ciśniemy. No są mechy, są. Znajdź nam inne wyjście, najlepiej. Boże, znalazły mnie! Pomocy! Wilson, gdzie jesteś? W serwerowni B! Szybko! Wyrwamy się spod kontroli! Poda mi na górę, Shepard! Może dobra, czyli jak wiemy, niedaleko. A tu coś jest? Coś widać? Nie? Dobra, nie. No ale nie ma ich. Stacja medyczna chyba. To co, my mamy z nim pogadać tylko? Te dranie raniły mnie w nogę. Byłeś przy mnie, kiedy odzyskałem przytomność. Tak, to byłem ja. O! Możemy o tym pogadać, kiedy już naprawicie mi nogę? W stacji medycznej na ścianie powinno być trochę więcej medigelu. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby go postawić na nogi. Weź medigel ze stacji medycznej na ścianie. Dobra. Przytrzymaj lewy shift i o co chodzi? Użyj jednej przyczyny przynajmniej rannym członkom. A kto o to chodzi? Wilson mocno oberwał, potrzebuje... Jedność. Pomocy. Dobra, czyli o to chodziło. Dzięki, Shepard. Nie sądziłem, że kiedyś ocalisz mi życie. Wygląda na to, że jesteśmy kwita. Chciałem spróbować wyłączyć te mechy. Niestety, ktokolwiek je zhakował, usmażył cały system. To nieodwracalne. Nie pytaliśmy, co robiłeś. Dlaczego w ogóle masz dostęp do mechów bezpieczeństwa? Byłeś na oddziale biologicznym. Nie słuchasz mnie? Przyszedłem to naprawić. Poza tym postrzeliły mnie. Jak to wytłumaczysz? Dla mnie wszyscy jesteście obcy.
Poszukajmy winnego, kiedy już będziemy bezpieczni. Dobra, Shepard. Trzeba poszukać Mirandy. Nie możemy jej tu zostawić. Zapomnij o Mirandzie. Była w skrzydle D. Tam się aż roiło od mechów. Nie ma szans, żeby wciąż żyła. Miranda nie da się załatwić kilku mechom. Wiem, że żyje. To gdzie jest? Dlaczego się z nami nie skontaktowała? Są tylko dwa możliwe wytłumaczenia. Nie żyje, albo to ona jest zdrajczynią. Nie znam jej na tyle, żeby jej zaufać. Ten projekt to dziecko Mirandy. Nie chciałaby go sabotować. Może nie jest zdrajczynią, ale to nie zmienia faktów. My tu jesteśmy, jej tu nie ma. Musimy się ratować. Do promu już nie... O cholera jasna! Okej. Musi boleć! Te mechy nie wiedzą, kiedy przestać. Cel zdjęty! No i pięknie. Oj, tędy nie przejdę. Najszybsza droga do promu prowadzi przez... Czemu one nie wybuchają? Aha, to chyba o to chodziło. Zabierajmy się stąd. Dobra, rozwaliliśmy ich, ale robi się nieprzyjemnie. Zaufasz mi, jeśli ci powiem, dla kogo pracujemy? To kiepski moment, Jacob. Nie damy rady, jeśli będzie się spodziewać strzału w plecy. Jeśli chcesz wkurzyć szefową, to tobie się dostanie, Jacob. Projekt Łazarz. Program, w którym cię odbudowano. Jest finansowany i kontrolowany przez Cerberusa. Mówiłeś, że jesteś w przymierzu. Nie lubię, jak się ze mnie robi idiotę. Nie okłamałem cię, komandorze. Byłem w przymierzu. Przed dołączeniem do Cerberusa. Przymierze uznało cię za zmarłego. Cerberus wydał fortunę, żeby przywrócić cię do życia. Też no właśnie, tylko pytanie dlaczego, nie? Na razie jednak musimy współpracować. Uznałem, że zasługujesz na poznanie prawdy. Kiedy opuścimy stację, zabiorę cię do człowieka iluzji. On ci wszystko wyjaśni. Obiecuję. Człowiek iluzja? To on za tym stoi? To rzecz jasna tylko pseudonim. Nikt nie wie, jak się naprawdę nazywa. To jego kryptonim używany w przymierzu. Jakoś do niego przylgnął. Nie obchodzi mnie, jak się nazywa. Byle odpowiedział mi na wszystkie pytania. Poświęcił dużo czasu i pieniędzy na przywrócenie cię do... To jakiś datapad. Tu nie przejdziemy, więc... Chyba tędy. W ogóle nie mamy za bardzo amunicji. To jest chyba problem, nie? Dziękuję. Dobra, dawajcie mi jakieś ammo. Pięknie, pięknie. Następny, dawaj, dawaj, dawaj. Leżą. Dobra, myślę, że trzeba by było tam podbiec. Zobaczyć, czy jakieś fanty nie leżą, bo to różnie bywa. Amunicja leży na pewno. Jest coś jakiś. Odzyskane, jednak obrażenia są znacznie poważniejsze niż przypuszczano. Poza oczekiwanymi poparzeniami i obrażeniami wewnętrznymi po wybuchu. No dobra. No, czyli krótko mówiąc, działo się. No, trochę rozpieprzony Shepard był. Prędko, tędy! Jesteśmy już prawie na... Miranda, ale przecież... Martwa? Co ty wyprawiasz? Robię swoje. To Wilson zdradził. Trzeba go było wziąć żywcem i przesłuchać. To zbyt ryzykowne. Przywrócenie cię do życia kosztowało za dużo czasu i wysiłku, żeby pozwolić ci teraz zginąć. Naprawdę uważasz, że Wilson jest do tego zdolny? Teraz już nie. Nawet jeśli masz pewność, czy naprawdę na to zasłużył?
Włamał się do systemów bezpieczeństwa, zabił moich ludzi i zabiłby również nas. Jesteś pewna, Mirando? Znaliśmy go od lat. A jeśli się mylisz? Nigdy się nie mylę. Myślałam, że już się nauczyłeś tej zasady, Jacob. Miałem wrażenie, że tylko czeka na okazję, żeby strzelić mi w plecy. Gratuluję instynktu. Niektórzy są zbyt ufni. Nigdy by czegoś takiego nie przewidzieli. Dalej, wsiadajmy do promu i wynośmy się stąd. Mój szef chce z tobą pomówić. Mówisz o człowieku iluzji? Wiem, że pracujesz dla Cerberusa. Och, Jacob. Powinnam była przewidzieć, że twoje sumienie przeważy. Kłamstwem nie przekonasz komandora do naszej sprawy. Skoro już o wszystkim tak otwarcie gadamy, to może komandor ma jeszcze jakieś pytania? Pewnie, że mam. Ciekawe, że pokazujesz się teraz, kiedy opuszczamy stację. Co robiłaś podczas ataku? Poza ratowaniem ci życia, Wilson zorientował się, że ci pomagam i wysłał przeciwko mnie całą armię mechów. Dotarłam najszybciej, jak to było możliwe. Zdaniem Wilsona, pewnie zbyt wcześnie. Co zresztą ludzi, którzy pracują na tej stacji? To obszar ewakuacyjny. Jeśli jeszcze tu nie dotarli, to już nie dotrą. Nie możemy odlecieć, dopóki się nie upewnimy. Trzeba ich poszukać. Nie rozumiesz? Tylko jedna osoba na tej stacji jest warta ratowania. Ty! Całą resztę można poświęcić. Ma rację. Wszyscy wiedzieliśmy, czym ryzykujemy. Bez ciebie to wszystko straci sens. Dokąd się udajemy? Do innej stacji Cerberusa. Czeka tam na ciebie człowiek iluzja. Nie wiem, czy wam ufam. To jedyny prom na tej stacji. Chcesz tu zostać i gnić razem z mechami? Proszę bardzo. To ty jesteś szefową projektu Łazarz, prawda? Tak. Spędziłam 2 lata przy tym projekcie. Przy tobie. Czego chce ode mnie Cerberus? Spytaj człowieka iluzję, kiedy już go spotkasz. Wpompował w ten projekt praktycznie nieograniczone środki. Widać, ma co do ciebie jakieś plany. Wrażeń z tej stacji wystarczy mi do końca życia. W twoim przypadku 2 żyć. Ruszajmy. No dobra, czyli ewakuujemy się ze stacji, gdzie Shepard został odtworzony. Sympatycznie, nie? Zanim spotkasz się z człowiekiem iluzją, musimy zadać ci kilka pytań, żeby ocenić twój stan. Daj spokój, Mirando. Dalsze badania? Shepard rozwalił te mechy bez żadnego problemu. To powinno wystarczyć. Od ataku upłynęły 2 lata. Człowiek iluzja potrzebuje pewności, że osobowość i wspomnienia Sheparda zostały zachowane. Pytaj. Powiedziałaś 2 lata? Aż tak długo? Dokładnie 2 lata i 12 dni. Większość tego okresu spędziłeś na stole operacyjnym. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Na początek sprawy osobiste. Według akt byłeś dzieckiem podróżników. Wychowywałeś się na różnych statkach. Wstąpiłeś na służbę i prowadziłeś wojska w ciężkich potyczkach. Szczególnie na Torfanie. Pamiętasz walki z bataryańskimi łowcami niewolników? Dranie zamknęli się w ufortyfikowanym bunkrze. Posłałem tam na śmierć wielu dobrych żołnierzy, ale tak musiało być. Wykonałeś zadanie, tylko to się liczy. Zadowolona? Prawie. Zapytam teraz o niezbyt odległą przeszłość. Wirmir, zniszczyłeś fabrykę klonów Sarena, ale wybuch zabił tam członka twojego oddziału. Porucznik Kaidan Alenko zginął w walce. Doprowadziła do tego twoja decyzja. Dlaczego go pozostawiłeś? Dowództwo to również świadomość, że ktoś z twoich podwładnych może zginąć. To nie może wpływać na twoje decyzje. Kaidan oddał życie za resztę oddziału. Bez niego nie powstrzymałbym Sarena. Zginął bohaterską śmiercią. Rozumiem, komandorze. Nie osądzam cię. Każdy w Cerberusie wie, że trzeba było zniszczyć tę fabrykę klonów. Powinniśmy sprawdzić jeszcze inne kwestie. Daj spokój, Mirando. Dość tych pytań. Shepard wszystko pamięta, a ja ręczę za jego zdolności bojowe. Chyba masz rację. Oby człowiek iluzja zaakceptował wyniki naszego polowego badania. Chyba powinien. Tak mi się przynajmniej wydaje. Człowiek iluzja czeka na ciebie w sąsiednim pokoju. Bardzo dobrze, niech czeka. Moi drodzy, tak więc oto w tym momencie
Myślę, że czas, aby zakończyć ten pierwszy odcinek z Mass Effect 2. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu, i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!